trójskok. Tak politycy PiSu mówią o zbliżających się wyborach, najpierw samorządowych, potem parlamentarnych i prezydenckich, i mają ambicje, by wszystkie wygrać. Szanse? Trudno ocenić. Wybory do Parlamentu Europejskiego Prawo i Sprawiedliwość przegrało, choć różnicą wręcz minimalną. Politycy jednak nie do końca pogodzili się z porażką i obecnie sprawdzają, czy podczas liczenia głosów nie doszło do nieprawidłowości. Praca w tej chwili trwa, te wyniki są analizowane, one muszą dać odpowiedź na pytanie, gdzie musimy zwiększyć nasze zaangażowanie, gdzie musimy zwiększyć naszą aktywność, gdzie praca, którą wykonywali dotychczasowi pełnomocnicy, mówię dotychczasowi dlatego, że ten rok jest również rokiem, w którym kończy się kadencja władz zarówno zarządu okręgowego, czyli tego szczebla najwyższej władzy partyjnej w okręgu, ale również kończy się kadencja zarządów powiatowych. Prawo i Sprawiedliwość zastanawia długie zwlekanie z podaniem oficjalnych wyników przez Państwową Komisję Wyborczą oraz fakt bardzo dużej ilości głosów nieważnych. W myśl zasady ufamy, ale sprawdzamy, politycy więc powołali zespół sprawdzający wyniki głosowań. Teraz jednak skupiają się także na wyborach, które nadchodzą. Przed nami więc kolejne miesiące intensywnych kampanii. Absolutnym priorytetem, jeżeli chodzi o wybory samorządowe, pozostaje wybór do sejmiku województwa, bo to jest realna władza i realny wpływ na samorządy niższego szczebla, samorządy powiatowe oraz oczywiście wybory w miastach prezydenckich, czyli w tym wypadku, w naszym wypadku wybory do prezydenta Szczecina, Świnoujścia i Stargardu. To są te trzy miasta prezydenckie w naszym okręgu. Marek Grubarczyk w Szczecinie zdobył największą ilość głosów. Polityk uzyskał więc bez problemów kolejną reelekcję w Parlamencie Europejskim. W Brukseli chce skupić się na kontynuowaniu tego, co rozpoczął w poprzedniej kadencji. Moje priorytety pozostają niezmienne. To gospodarka morska, bezpieczeństwo energetyczne i polska ziemia jako rolnictwo, jako kwestie związane właśnie z własnością ziemi. Rok 2016 niezwykle ważny dla Polski, jeśli chodzi o uwolnienie z handlu ziemią. W niedzielnych wyborach Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 32% głosów. W Szczecinie na partii głosowało blisko 26% wyborców. Dla porównania zwycięska Platforma Obywatelska zdobyła ponad 42%, co jest wynikiem wręcz miażdżącym. Najbliższe wybory, te samorządowe, odbędą się już jesienią.